Z naszych badań wynika, że w 40% firm na całym świecie pracownicy zatajają incydenty związane z cyberprzestępczością. Wynika to głównie z dwóch aspektów. Po pierwsze ze strachu przed karą od przełożonych lub zarządu, a po drugie z poczuciem wstydu, że jest się źródłem problemów dla firmy. Jeśli chodzi o konsekwencje takiego zatajania, one mogą być bardzo poważne, ponieważ za każdym, nawet najmniejszym działaniem cyberprzestępców może stać poważniejszy atak i nawet jeden mały, niewykryty, sfałszowany mail z jakimś szkodliwym załącznikiem może doprowadzić nawet do infekcji całej firmy, a dział bezpieczeństwa w firmie, który nie zostanie poinformowany przez pracownika, po prostu będzie bezsilny w takim przypadku. Aby zwiększyć bezpieczeństwo tutaj, firmy powinny zwrócić uwagę na to, by zamiast karać pracowników za jakieś przewinienia, incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, zachęcać ich do zgłaszania takich zdarzeń i wprowadzić jakiś system motywacyjny, ponieważ znacznie to zwiększy bezpieczeństwo i sprawi, że każdy z pracowników będzie niejako elementem tego systemu. Większość cyberataków, nawet tych poważnych na firmy, często zaczyna się od bardzo prostego działania. Najczęściej jest to sfałszowana wiadomość e-mail. Taka wiadomość może wyglądać jak na przykład faktura lub jakiś rachunek, który firma ma zapłacić. Możemy sobie tu wyobrazić przykład księgowego, który dostaje maila z rzekomą fakturą. Ta faktura nie jest faktycznym dokumentem, tylko szkodliwym programem, po uruchomieniu którego dochodzi do infekcji komputera księgowego oraz wszystkich zasobów sieciowych, do których ma on dostęp, więc może dojść nawet do paraliżu firmy. Zatem pracownicy powinni być przeszkoleni przez firmy. To jest jeden z aspektów bezpieczeństwa firmy. Powinny szkolić pracowników i powinny te szkolenia objąć cały personel, aby byli w stanie rozpoznać tego typu ataki, żeby wiedzieli, na co zwrócić uwagę, by zauważyć sfałszowanego maila, jakiś podejrzany odnośnik czy inne tego typu działanie.